Witam wszystkich hodowców. Jesteśmy na zebraniu 21 Regionu Francji na rozdaniu nagród. Dostałem nagrodę tylko za pierwsze miejsce. Zobaczycie, tutaj jest. No, możemy się. Regarde ce que j'ai écrit sur quoi. Ça c'est président. Ça démonte. Tu es moi un jour d'art. Il est assez dur de faire la gagner où ça. On va faire la photo. Non, c'est pas photo. Piękne nagrody. Oh, pardon. Ale c'est bon, c'est bon, allez-y. Oui. De toute façon, ça aurait été une belle photo. Tu są obrączki dla najlepszego lotnika. Złota, srebrna i brązowa. Piękne puchary. Attention, je sais pourquoi tu as allé dire tout ça. Alors, on a un champion cette année en vitesse qui gagne le championnat de vitesse au premier inscrit, toujours la vitesse aux deux premiers inscrits et aux cinq premiers inscrits. Vraiment, il a dominé la vitesse cette année. Oui, voilà, il le savait, je ne sais pas pourquoi, il est déjà arrivé. C'est Joseph Méziac qu'on peut applaudir. Félicitations, la photo. Donc premier dans les trois catégories de vitesse. C'est bon ? Ah ouais. Ouais. Ok, allez. Witam wszystkich hodowców. W roku 2019 chciałem pożyczyć zdrowia, dobrych lotów i sprzyjających wiatrów. Chciałem podsumować rok 2018, w którym zdobyłem mistrzostwo działu, mistrzostwo klasy A, najlepszego lotnika w klasie A.
najlepszego lotnika gołębiach starych, najlepszą samicę gołębiach starych w samicach, pierwsze miejsce w klasie małej B 320 do 400 i pierwsze miejsce w klasie dużej B 450 do 570, nie 6 lotów, też pierwsze miejsce. I chciałem Wam przedstawić moją tą całą ekipę, które zdobyły mistrzostwo regionu 21 paryskiego. Jest około 700 lotowców. W klasie A zająłem pierwsze miejsce, a w każdej klasie jest cztery kategorie. Są pierwszy na liście typowany, dwa typowane, dwa pierwsze zygarze i pięć typowanych, tak jak u Was pięć pierwszych siada w Polsce. I przedstawiam tą całą moją ekipę. Jest ich tu trzy gołąbki, które uczestniczyły w każdym tygodniu w lotach. I następne moje dwa lotniki, samiczka, która jest pierwsza w oddziale, i samczyk, które co drugi tydzień pomagały w klasie A, bo tak to leciały na 500-ki. I tu jeszcze jeden, pokażę go później, mój biały, czarny z białymi lotkami, tak samo pomagał. I teraz tak. W klasie A najlepszy lotnik, proszę zobaczyć. Aspiżą Wites, to jest pierwszy w klasie A, w oddziale 14 konkursów na 14. Oj, pomyliłem się, przepraszam, tu jest pierwszy lotnik 14 na 14. Tu jest najlepsza samiczka, pierwsza lotniczka w oddziale. Następnie pierwszy lotnik Aspiżon Wion, Amika Nales, to znaczy się północno-wschodni oddział. Pierwszy. Pierwszy lotnik klasy A. W całości, przepraszam. O, pierwsza klasa, Champion Wites, to jest pierwszy w oddziale. Tu jest Champion małej klasy B, 320 do 400. I tutaj klasa B duża. Proszę zobaczyć. Pierwszy. Champion de Mifon, to znaczy się w dużej klasie 450 do 570. I tutaj mam puchar. Proszę zobaczyć. Pierwszy champion 2018, generalnie Wites, mała klasa, duża klasa, mistrza Józef. Tutaj jest puchar z okręgu, piękny, proszę zobaczyć. I 21 region 2018, mistrz Józef, pierwszy szampion Wites w pierwszym typowanym, pierwszy szampion dwóch typowanych i pierwszy w pięciu w całości. Był odebrany 1 grudnia. Tutaj jest mój najlepszy lotnik oddziału. 14 konkursów. Jansen Elżybrecht.
Tutaj jest gołąbek Jansen 100%. 15 konkursów. W 2018 tu jest jego siostra, moja szampionka, pierwsza na oddział samicak i druga generalce, 14 konkursów, tamtego roku była druga, 13. Tu jest Szablon Razy Van Hock, 13 konkursów dwulatek. I tutaj mój najlepszy gołąbek, 18x18, Ludoklasa Jansen. I w klasie A 14 konkursów, pierwszym lotnikiem oddziału. I plus 4 konkursy w klasie małej B 320-400, który walczyłem też. W tamtym roku wygrałem region, w tym roku na 6 miejscu. Przepiękny Ludoklasen. Proszę zobaczyć, jakie ma podbródek taki troszkę w dół, jak jego dziadek. Teraz Wam po kolei przedstawię, jakie skrzydełka. Dobrze. Teraz Wam pokażę po kolei. Tu jest troszkę się boją. To jest mój Ludoklasen 18x18 konkursów. Takie powinno być skrzydełko, wentylacja. Super, trzeba sobie zobaczyć. Piękne skrzydełko. Piękna budowa, troszeczkę są przy sobie, bo mało latały. Piękne oczko. Skrzydełko piękne, nie bój się. Co się boisz? 18x18 w tym roku. Następny, najlepszy mój lotnik w ogólnej klasyfikacji oddziału. O, ładnie mi zrobił niespodziankę. Piękne oczko, przepiękny gołąbek, skrzydełko, Zibrek razy Jansen, przepiękny gołąbek. Piękny, 14 konkursów, to roku pierwszy. Następny. Następny Jansen, który zrobił 15 konkursów. Piękne skrzydło, proszę zobaczyć wentylację, całe skrzydło, nie tylko trzy ostatnie. Przepiękny uskok. Wszystko. Tamtego roku miał 13. Przepiękny gołąbek. Piękne skrzydło, takie powiemy skrzydełko. Wiadomo, że troszkę w tej klatce to się boją. Jak to niektórzy ciemno, nie da się nawet złapać za głowę. Przepiękny. Tutaj mam mojego najlepszego ptaka, czarnego z białymi lotami, Wandermansonia Tony, który ma w sumie
z 2012 roku. Pięte skrzydełko ma 69 konkursów. I na, się zastanawiam, czy jeszcze go włożyć do kosza, ale zobaczymy na wiosnę. Przepiękny gołąbek. Proszę zobaczyć. Oczko super. Najlepszy. Przepiękny. Tu jest moja szampionka, siostra tego karpiatego, Jansenka w 100%. To są takie skrzydełko, wentylacja, super. Samiczka przepiękna. Tamtego roku druga rotniczka, w tym roku pierwsza, tamtego roku 13, teraz 14 konkursów, 2018 było 19. Piękne, to siostra tego karpiatego, co my przed chwilą oglądali. Przepiękna. Troszkę przy sobie, no bo zima, wiadomo, nie gonią tyle. Przepiękna. Proszę zobaczyć. Zobaczyłem już to regionu. Czy następny szampion? On się trochę boi. O, dobra. Czy ten ogonek. Gołąbek dwulatek, zrobił 13 konkursów, był poszczelany, co opowiadałem, już skrzydło przeszczelone, proszę zobaczyć skrzydełko, szablon razy van de Kock, super hodowca, który leży w Belgii. Piękny gołąb, niesamowicie walczył o mistrzostwo regionu. Tyle chciałem powiedzieć. Cała ekipa, język 3, które na stopu uczestniczyły. 3 drugie pomagały, leciały w innych klasach. Przepiękny czarny, przepiękny, białe skarpetki. Przepiękny gołąb. Niesamowite ptaki. Troszkę jej przybliżymy tak, żebyście widzieli. No, po kolei to jest czarny, 69 konkursów, Wandermasonia z Rostony. Przepiękny gołąbek, super. Następny lotnik, najlepszy. W tym roku 2000, a w tamtym roku już 2018, zobaczymy co pokaże w 2019. Nawet spokojnie siedzą. Pomniejszymy. Tu jest mój lotnik najlepszy, ma 18x18. Jest jeszcze, zapomniałem powiedzieć, jest 6. lotnikiem w regionie, bo jeden raz przyszedł troszkę później. Słabszy konkurs. Następny, szablon 13. I tu jest moja szampionka, piękna samica, niesamowite 6 gołębi, wyśmienite. I chciałem jeszcze dodać, że w 2015 tak samo wygrałem mistrzostwo okręgu w klasie A i te gołąbki, które w 2015 leciały, zostały przeznaczone do rozpodu, a to są ich dzieci. I w tym roku powtórzył się ten sam wyjątkowy sukces. Myślę, że przepiękne ptaki. To tyle. Pozdrawiam. Życzę dobrych lotów. Pomyślnych wiatrów.